Jak wskazują statystyki, w Polsce w użytku jest kilkanaście milionów butli gazowych. Tych instalacji gazowych na gaz płynny jest bardzo dużo. Taka instalacja złożona jest z następujących elementów, a więc butla gazowa, urządzenie redukcyjne, przewód, kuchenka, jak również przewód spalinowy. Wiedza o zasadach bezpiecznego korzystania z tego rodzaju instalacji tylko z pozoru jest powszechna. Dość często w mediach pojawiają się informacje o eksplozjach butli, które same z siebie przecież nie wybuchają. Tego typu instalacje na gaz płynny, a więc jeszcze raz przypomnę, że zasilane z butli gazowych, można stosować wyłącznie w obiektach, w budynkach niskich. Budynki niskie, mieszkalne, są to budynki złożone z czterech kondygnacji, a więc trzech pięter, bo parter też liczymy jako kondygnację. Jeżeli chodzi o budynki użyteczności publicznej, są to budynki o wysokości do 12 metrów. Nie można korzystać w jednym obiekcie jednocześnie z dwóch rodzajów instalacji, a więc instalacji gazowej, tak zwanej sieci, jak również z instalacji właśnie gazowej na gaz płynny zasilanej z butli. Wymagania przeciwpożarowe zakazują przetrzymywania butli gazowych również w piwnicach. Gaz propan-butan jest ciężejszy od powietrza i on po prostu nie wydostanie się z danego zagłębienia, obniżenia terenu. A wówczas wystarczy najmniejsza iskra i nasz dobytek, a także nasze zdrowie, czy zdarza się, że i życie, mówiąc krótko, przechodzi do historii. Nie może też użytkować ich na poddaszach, strychach nieużytkowych, jak również w pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 35 stopni. Ponieważ propan-butan praktycznie nie ma zapachu, dodaje się do niego specjalny środek sprawiający, że gaz staje się łatwo wyczuwalny. Jeżeli użytkujemy właśnie instalacje gazowe na gaz płynny, musimy pamiętać o tym, że odległość pomiędzy butlą a urządzeniem grzewczym, czyli chociażby właśnie kuchenką, musi być nie mniejsza niż 1,5 metra. Odległość butli od urządzenia, które może powodować iskrzenie, a więc gniazdko czy chociażby lodówka, odległość minimalna wynosi 1 metr. Należy też pamiętać o tym, że długość przewodu łączącego butlę z kuchenką nie może być dłuższa niż 3 metry. Ważnym elementem zasad bezpieczeństwa i wymagań technicznych jest to, że tego typu instalacje muszą być, podlegają corocznie badaniom technicznym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Kolejną zasadą wynikającą z przepisów jest to, że w jednym pomieszczeniu nie wolno stosować więcej niż dwóch 11-kilogramowych butli. Kiedy podłączamy butlę, warto sprawdzić stan uszczelki znajdującej się przy reduktorze, a kiedy już wszystkie elementy połączymy w całość, sprawdzić szczelność tego łączenia. Domorośli pseudogazownicy często robią to używając zapalniczki. No, nie jest to mądry pomysł, nie używamy ognia otwartego do sprawdzania właśnie szczelności instalacji. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy przewody, czy reduktor jest kompletny, czy znajduje się właśnie uszczelka w butli, żeby tam gaz po prostu nie wydobywał się na zewnątrz. Skoro już zdecydujemy się sami butlę podłączyć, to najprostszym sposobem i z pewnością znacznie bezpieczniejszym jest posmarowanie łączenia mydlanym roztworem, na którym w razie nieszczelności pojawią się bąbelki gazu. Strażacy mają jeszcze jedno zalecenie dla użytkowników instalacji gazowych. Dla własnego bezpieczeństwa warto w miejscu zamieszkania, w swoich mieszkaniach, domach wyposażyć się w czujki. Czujki dymowe, czujki tlenku węgla, a tutaj w przypadku właśnie mieszkań, gdzie znajdują się instalacje gazowe, w czujki właśnie wykrywania gazu.